Zagrałeś u ojca. Tak. Zagrałeś rolę, która Adasia Miałczyńskiego, która jest w polskim kinie autorskim jednym z największych pomników pogubionego Polaka. Tak. Grał to Pazura, grał to Marek Kondrat, który, jak sam powiedział, mało nie oszalał. Tak. Grał to Wysocki, prawda? Grał Andrzej to Andrzej Hyra. No. Jakie to jest uczucie wejść w postać kogoś, kto jest obciążony tak gigantycznym i brzemieniem, i talentem? No, co ja będę ukrywał, to było najtrudniejsze zadanie w moim życiu. Nie tylko dlatego, że grali to tak wspaniali aktorzy, też dlatego, że ta postać Adasia Miałczyńskiego no jakby jest kultowa i miałem świadomość tego, że widzowie jakby są z nią bardzo związani, ale też tego, że wiedziałem, że tak będzie, że każdy będzie myślał, kurde, ten stary Koterski zwariował. No wziął tego debila, syna na Miałczyńskiego i to obciążenie. Wiedziałem, że w tym filmie ja po prostu muszę upuścić krwi i zrobić to na 100, a nawet 200%. Czyli on... I z tym obciążeniem... To jest to, już o tym samym pomyślałem. Tak, masz ten film tak jak twoja płyta. To jest dokładnie tożsame. Tak, i z tym obciążeniem po prostu szedłem przez ten cały film. Ale no tu też nie ukrywam, że podoba mi się, jak Denzel Washington mówi, że to wszystko przyszło od Boga. No. No. Ja tylko byłem narzędziem. No i jestem szczęśliwy, że mogłem zagrać. No jak, to muszą państwo sami ocenić. Ale, ale ty filmy. Byłeś na filmie? Byłem. No i co? No to powiedz, jak kolega wystąpił.